Dzień dobry, Monika Jaruzelska. I pani Sykłowa popatrzyła na mnie z tak wielkim smutkiem i powiedziała: ojej, jaka podobna do ojca, a mama taka piękna kobieta. Czy chciała pani zmienić w życiu swoje nazwisko? Pan Jack 2500 pyta. Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo świątecznie. Witam szanownych Państwa, kochanych przyjaciół, niezłomnych wrogów i wiernych hejterów. Dzisiaj będę odpowiadała na część pytań, które dostałam. Pytań było tak dużo, że w dzisiejszym odcinku na nie wszystkie nie odpowiem. Tym bardziej, że chciałabym odpowiadać na takie, które dotyczą bardziej świąt, miłej atmosfery. A następnym razem zrobimy sobie tak, żeby i moi kochani hejterzy również poczuli się usatysfakcjonowani. No i zaczynamy. Pani Laura DR, czyli pani doktor. Moje pytanie, czy w pani rodzinie w czasach dzieciństwa obchodzono święta? No oczywiście, że obchodzono i to w sposób bardzo tradycyjny, z opłatkiem, z kolędami, ze wszystkimi potrawami, które są tradycyjnie wigilijne, także tutaj w rodzinie generała Jaruzelskiego wigilia była bardzo tradycyjna. Na koniec przeczytam rozdział z mojej książki, który jest o świętach i wtedy można będzie więcej zobaczyć. Też pojawiają się pytania i tutaj Beata X, Ingrid Z. Mnie interesuje, jak lubi Pani spędzać wolny czas, jak się relaksuje, co lubi czytać i oglądać. Mam na myśli kino, film. Jest Pani intelektualistką, z całego serca dziękuję, erudytką i wymarłym prawie gronie kobiet z klas. Pozdrawiam serdecznie. Ja również Panią Beatę serdecznie pozdrawiam. Wolny czas najbardziej lubię spędzać blisko natury. Kiedy mogę pojechać w swoje ukochane Mazury albo zimą w góry, blisko lasu, blisko wody, zimą właśnie jeżdżąc na nartach. W tym roku niestety nie wyjeżdżam w góry, no ale na pewno na Mazury na kilka dni wyskoczę. Jak spędzam, co lubię też oglądać i czytać. Jeśli chodzi o literaturę, to taką moją literaturą ulubioną to jest XIX-wieczna literatura rosyjska, czyli nie tylko właśnie Dostojewski, który właściwie był takim pisarzem, który był mi bardzo bliski w momencie, kiedy byłam w liceum, czy też byłam na studiach. W tej chwili już nie szukam takiego mroku, jaki jest u Dostojewskiego, a bliżej mi jest ciągle do Tołstoja. Także Anna Karenina jest taką książką, którą czytam raz na kilka lat i to jest bardzo interesujące dla mnie, bo nie tylko czytam wtedy literaturę Tołstoja, ale również czytam sama siebie i moment, w jakim życiu jestem. Czyli kiedy po raz pierwszy czytałam Annę Kareninę, to zdecydowanie ten wątek miłosny był dla mnie istotny, a potem już wątki takie jak kwestie religijne czy kwestie społeczne są dużo ważniejsze, więc lubię powracać do literatury. Jeśli chodzi o literaturę polską, tą bardziej współczesną, to żeby tak opowiedzieć na czasie, ze względu na to, że nasza Olga Tokarczuk, nobliska, to chyba jej ulubioną, moją ulubioną książką, którą napisała Olga Tokarczuk, jest książka, która jest dużo mniej znana. Książka, chyba to była jej druga książka pod tytułem EE. Książka o dziewczynce, która ma takie zdolności okultystyczne. Książka bardzo pokazująca, jak pani Olga Tokarczuk zna się na psychologii i psychoanalizie, a jednocześnie z takim właśnie okultystycznym nastrojem. No i właśnie jeżeli mówimy o tym okultyzmie, no to muszę powiedzieć, że też może nie jest to zbyt ambitne, ale bardzo lubię oglądać horrory. Horrory oczywiście i te takie najlepsze, które zaraz mogę jakoś polecić, ale również nawet takie horrory klasy B. I Zdarza się, że tak, że ktoś z moich znajomych pyta mnie, co ty znowu te horrory oglądasz, się chcesz jakoś pognębić strasznie? A ja zawsze wtedy odpowiadam, nie, wręcz przeciwnie, ja horrorze oglądam, dlatego że kiedy oglądam właśnie taki film, to widzę, że jego bohaterowie mają znacznie gorzej ode mnie, to jest raz, a dwa, że to taką daje nadzieję, że jakiś jeszcze istnieje świat, nawet jeżeli ten świat jest trochę światem demonów i duchów, to znaczy, że nie kończy się w tym momencie, kiedy odchodzimy. Sporty to pływanie, zdecydowanie pływanie, ale nie pływanie w basenie, tylko pływanie w jakichś naturalnych akwenach, czyli na swoim kochanym jeziorze Omulew. Też bardzo lubię pływać w morzu, nurkuję. Mam nawet jakiś tam zrobiony kurs padli w nurkowania i wtedy Morze Czerwone, ale też i w Grecji bardzo lubię nurkować. Kolejne pytania. Pan Mariusz Wiśniewski zadał. To ja może zadam lekko złośliwie świąteczne pytanie, ale proszę się nie obrażać. Czy prezenty pani dostawała od Świętego Mikołaja, czy od Dziadka Mroza? Oczywiście od Świętego Mikołaja, no a Dziad Mróz tylko w Nowy Gод. Tak odpowiem i myślę, że to pana Macieja usatysfakcjonuje. Pytania, które się pojawiają, czy też właściwie komentarze bardzo często u Państwa, to są takie, które na przykład, no ojca to by się Pani nie wyparła, o, ale też hejterzy też mają coś do powiedzenia na temat mojego podobieństwa do ojca. No powiem tak, że no, i tak nie jest tak źle, bo podobno kiedy się urodziłam, to mama twierdziła, że byłam podobna do Chruszczowa i nawet w rodzinie generała Jaruzelskiego to nie był komplement. A propos podobieństwa do ojca, to mi się przypomina taka historia sprzed wielu lat. Miałam 20 parę wiosen i wtedy chyba to był jakiś sylwester i to było w takich czasach, kiedy nie chodziło się na jednego sylwestra, tylko po prostu kilka tych sylwestrów było i w ciągu tego jednego wieczoru się objeżdżało. I na jednym z tych sylwestrów, na którym się znalazłam, a muszę powiedzieć, że wtedy byłam w takim rozkwicie swojej kobiecej urody, byłam umalowana, miałam szpilki, no i czułam się świetnie. Czułam się świetnie, że bardzo dobrze wyglądam. No i na tym sylwestrze znalazł się nieżyjący już pan premier Sekuła, wtedy już był byłym premierem, i jego żona. Nie znaliśmy się wcześniej, no ale ktoś nas jakoś przedstawiał, czy ja się przedstawiałam, i do pani Sekułowej, kiedy podeszłam, witałyśmy się, no i powiedziałam, dzień dobry, Monika Jaruzelska. I pani Sekułowa popatrzyła na mnie z tak wielkim smutkiem i powiedziała, ojej, jaka podobna do ojca, a mama taka piękna kobieta. No i wtedy jakoś tak zrozumiałam, że rzeczywiście mój makijaż i moje szpilki, moja fryzura, no nic nie pomogą, bo i tak jestem podobna do ojca, a mama taka piękna kobieta. Jeśli chodzi o dalsze pytania. Tutaj pan T. Klapek 102. Ucieszyłam się, właściwie pani, tak, ucieszyłam się, a zarazem zdziwiłam, widząc panią na YouTubie. Co panią skłoniło do założenia kanału? Jak pani sobie radzi z hejtem w internecie? I według jakiego klucza dobiera pani rozmówców? Bardzo sobie cenię sposób, w jaki pani rozmawia z ludźmi. Jest pani taktowna, skupiona na rozmówcy i nie stara się pani być w centrum uwagi. Czy taki, a nie inny sposób prowadzenia rozmowy wynika z pani charakteru i ostatecznie, czy nie myślała pani o założeniu własnej partii politycznej? PS. Dobrze, że są tacy ludzie jak pani. Powodzenia. Bardzo pani dziękuję. I teraz tutaj w tym komentarzu są pytania, kilka pytań właściwie. Czyli co mnie skłoniło do założenia kanału? To nie jest pierwszy program, jaki mam. Wcześniej miałam program, który nazywał się Bez Maski. Ten program był najpierw na jednym portalu na temat, potem w Onecie. No niestety z różnych tam względów, nie dzisiaj jest tak świątecznie, że nie będę mówiła, dlaczego się to skończyło. W każdym razie jest to w jakiś sposób kontynuacja, tym bardziej, że też rozmowy z gośćmi prowadziłam w radiu, czyli Z, też przez jakieś blisko 2 lata. Więc jest to tylko kontynuacja. według jakiego klucza dobiera Pani sobie rozmówców? No, wybieram takich rozmówców, żeby też dla widzów był pewnego rodzaju płodozmian, czyli różnego rodzaju tematy, chociaż, jak powiedziałam, w każdym odcinku pojawia się polityka, w każdym odcinku pojawia się pan przewodniczący Jarosław Kaczyński, który zapewne nie zechciałby być moim gościem. I tu przechodzę do następnego pytania, czyli według jakiego klucza dobieram sobie tych gości swoich, no to nie tylko właśnie ten płodozmian, no ale pewnych gości zapraszałam, też czytam Państwa komentarze i wśród komentarzy pojawia się, że najczęściej nazwisko Jerzego Urbana, którego na pewno zaproszę, i nazwisko pana Janusza Korwin-Mikke, którego już zapraszałam, ale no ciągle się waha. Mam nadzieję, że jednak przyjdzie do mnie do programu. I chciałabym również oczywiście jak najwięcej osób zapraszać z prawej strony, żeby powiedzmy była to taka symetria, o jakiej mówił kiedyś prezydent Wałęsa, że musi być i prawa, i lewa noga. Jak na razie no, zgodził się przyjść mój kolega szkolny Rafał Ziemkiewicz z tej prawej strony i to był program, w którym najwięcej komplementów można było odczytać, że można się porozumiewać z dwóch stron barykady, choć ja nie traktuję tego jako barykady, tylko po prostu zawsze spotyka się człowiek z człowiekiem. I to jest dla mnie najważniejsze w tym programie, żeby mój gość mógł pokazać się z takiej strony, w jakiej nie jest w stanie się pokazać w żadnym z programów telewizyjnych, ani inaczej w sieci. Kiedy to prowadzący stara się być gwiazdą, stara się pokazać własne poglądy. Tutaj staram się być schowana i chcę, żeby moi widzowie jak najlepiej poznali mojego gościa. Czyli kiedy czytam u osób, które na przykład powiedziały, że no nie znosiłam pana Ziemkiewicza, ale po tej rozmowie zaczynam go coraz bardziej lubić, to jest to dla mnie wielki komplement. To znaczy, że sprawdził się mój sposób myślenia, czyli że można pokazać człowieka trochę inaczej niż jest stereotypowo i w innych mediach pokazywany. Nie ja jestem tutaj ważna, ważny jest mój gość, nasz gość i Państwo, którzy nas oglądacie. Kolejne. Ciekawe. Pani Maria Kwapulińska. Mam dwa pytania. Jak było u Ciebie, towarzyszko panienko, z płcią przeciwną? Czy mężczyźni czuli przed Tobą respekt ze względu na ojca? Czy pamiętasz swoją pierwszą miłość, zauroczenie? Jakiej muzyki słuchałaś i nadal lubisz słuchać? Pozdrawiam serdecznie. Ja również pozdrawiam serdecznie. Z płcią przeciwną, powiedziałabym, było nie najgorzej. Ja zawsze... lubiłam męskie towarzystwo i dodam nieskromnie, że z wzajemnością i od dziecka można powiedzieć, że byłam zakochana. Kto czytał moje książki, o tym wie, te miłości się pojawiały, te pierwsze miłości, to pamiętam, że były to miłości głównie z telewizji i to wtedy w moim dzieciństwie takim serialem, który wszyscy oglądali, wszyscy znali, to byli Czterej Pancerni. No ja się dość szybko zorientowałam, że Janek Kos jest najbardziej uwielbiany przez dziewczynki. Na drugim miejscu był Grigori. W związku z tym szukałam kogoś takiego, kto nie będzie takiej dużej konkurencji i wybrałam Olgiertha, granego przez Romana Wilhelmiego. No i nie tylko, że był jakoś tam dziko męski i przystojny, mi się wtedy wydawał, to jeszcze na dodatek zginął w którymś z odcinków, co no bardzo rozszerzało pole mojego działania, jeśli chodzi o właśnie zakochanie, no bo w tak zmarłych to się specjalnie nikt nie kocha, czyli konkurencja właściwie była żadna. Jak to mówił Jerzy Stuhr w Seks Misli, patrząc na pana Łukasiewicza. Więc tego respektu chyba ja nie czułam, ale może też tego nie rozumiałam. No trudno zresztą mówić, żeby akurat pan Roman Wilhelm, kiedy byłam dziewczynką, czuł respekt, kiedy się w nim kochałam, ale te miłości były rzeczywiście takie telewizyjne, ale też oczywiście byli to koledzy z podwórka. W swojej książce opisuję taką swoją pierwszą miłość z pierwszej klasy szkoły podstawowej, ale to już polecam w mojej książce, żeby więcej na ten temat się rozwodzić. Kolejne pytanie. Tutaj pan Piotr Biedowicz. Kilka pytań, ale odpowiem na to ostatnie. Jak udało się Pani zachować tak zwaną normalność jako człowiek? Nie wiem, Panie Piotrze, jak Pan tutaj ocenia tę normalność, ale rozumiem, że ponieważ się w innych pytaniach też pojawia coś takiego jak, że dziękuję Państwu mi za to, że jestem naturalna i normalna. Dziękuję. Myślę, że po prostu jestem normalną osobą, która każdemu z nas mogło się trafić tak, że urodzilibyśmy się w takiej, a nie innej rodzinie. Ja urodziłam się rzeczywiście w rodzinie może nie tyle szczególnej, co w szczególnych czasach historycznych i w związku z tym ta sytuacja była taka, powiedzmy, bardziej nietypowa. No ale to były też takie czasy, że ja chodziłam do normalnej podstawówki, normalnego liceum. Studiowałam w Uniwersytecie Warszawskim wśród swoich rówieśników. W związku z tym nigdy nie miałam takiego jakiegoś poczucia, że jestem w jakiś sposób szczególna. Jestem przeciętną osobą, która urodziła się w nieprzeciętnej rodzinie. I może stąd to poczucie, że jestem osobą normalną. Cokolwiek to znaczy, proszę Państwa. Co Panią bawi, a co Panią wzrusza? No, nieodłącznie bawią mnie na pewno komedie Barei i komedie w ogóle z okresu PRL-u. Czy to Sami Swoi, czy właśnie Miś Poszukiwany, Poszukiwana i wiele innych. Oczywiście Dziewczyny do Wzięcia, pana Kondriatiuka. Dzisiaj komedii tych współczesnych nie oglądam. One mnie nie bawią. Co mnie wzrusza? Najbardziej chyba zwierzęta. Zwierzęta, oczywiście mój syn, chociaż jak to jest, wszyscy rodzice nastolatków to wiedzą, że nastolatki czasem wzruszają, a czasem wymagają stoickiego spokoju, który nie jest tak łatwo. Ja staram się, może nie na co dzień, ale przynajmniej w tygodniu poczytać filozofów stoickich i i to pomaga przetrwać z nastolatkiem w domu. No i jeszcze bardzo ważne, tutaj niestety muszę moich kochanych hejterów zmartwić. Jedną z rzeczy, którą mnie bawią, to jest właśnie ten hejt. Także piszcie, ubliżajcie. Tutaj u mnie nie ma strefy wolnej od nienawiści, ponieważ jestem wierna temu, co Oscar Wilde powiedział. Nie możemy zrobić niczego gorszego naszym wrogom, niż im wybaczyć i kiedy nas bawią. I temu jakoś przyświeca moja idea. Czytam Was, kochani hejterzy. Czytam, z kilkoma się zaprzyjaźniłam, zmieniło się od nienawiści, może nie powiem do miłości, ale w jakiejś formie pewnego flirtu, czy też przyjaźni męsko-damskiej. Już Wy wiecie, o kim mówię. Myślisz, że sucha łapa, pisze pan Szakal 3 albo pani Szakal 3, chociaż myślę, że byłaby hieną, jeżeli byłaby nie kobietą, a nie szakalem. W każdym razie Szakal 3, myślisz, że sucha łapa mógł być agentem WSI? To jest dla tych, którzy czytali moją książkę i wiedzą, kim był Sucha Łapa, którego bało się całe podwórko. Drogi Szakalu i drodzy Państwo, przypuszczam, że to bardziej był agent Mossadu, jeżeli mamy tak pójść w tę stronę trochę spiskową. To były czasy pani premier Goldy Meir i ministra Moshe Dayana, ministra obrony Izraela, którego starsze pokolenie będzie pamiętało. On miał taką jak pirat opaskę na oku i w którym też jako dziewczynka troszkę się podkachiwałam, bo właśnie mi się kojarzył z piratem, który grał w takim filmie Angelika i pirat. Też starsze pokolenie pamięta, młodsze zerknie i wygoogluje. Pomijam dzisiaj takie jakieś niemiłe pytania, ze względu na to, że jest czas świąteczny, ale bardzo szybko powrócimy do jakiegoś odcinka, w którym będę odpowiadała na wszystkie pytania, wchodziła też w jakieś rzeczy, które będą nieprzyjemne. Tak, damy radę to zrobić. Czy Pani nazwisko w życiu pomaga, czy szkodzi? Czy chciałaby Pani w życiu zmienić swoje nazwisko? Czy planuje Pani napisać kolejną książkę? Co do nazwiska, czy ono pomaga, czy ono przeszkadza? W takich czasach trochę celebryckich, bardzo celebryckich, w jakich żyjemy, każde nazwisko, które jest rozpoznawalne, nawet to trudne nazwisko, no, daje jakiś życiowy bonus. Mnie czasami bawią wypowiedzi dzieci, znanych osób, nie tylko polityków, które mówią, jaki to straszny ciężar na swoich barkach niosą w związku ze znanym nazwiskiem. No, mi się wydaje, że to jest troszeczkę hipokryzja. Można pracować na to nazwisko też samemu, a tą rozpoznawalność już mamy właściwie niemalże od urodzenia. No i to jest jak z posagiem. Posag jest i można go dobrze zainwestować, a można też przehulać albo rzeczywiście jest jakimś ciężkim brzebieniem. Staram się radzić sobie z tym nazwiskiem, które rzeczywiście bywa trudne, ale też wiedzieć, że jest bardzo wiele osób, których szacunek do mojego ojca i sympatię przeniosło na mnie i też im bardzo dziękuję, ale też rozumiem tych, dla których, nie wiem, pewne lata były trudne wtedy, kiedy mój ojciec rządził i też tą niechęć się na mnie przeniosły. Rozumiem to, szanuję. Dzisiaj komentować nie będę bardziej przy świątecznym stole. Czy chciała Pani zmienić w życiu swoje nazwisko? Pan Jack 2500 pyta i nie chciałam nigdy. Miałam nawet kiedyś w okresie takim najtrudniejszym politycznie, czyli stanu wojennego, miałam nawet 3 dowody osobiste. Jeden na nazwisko Jaruzelska i 2 jeszcze, jeden na panieńskie nazwisko mojej babci, czyli Jaskulska, jeden na nazwisko Jastrzębska. No, ze względu na bezpieczeństwo i też powiem taką sytuację, kiedy no właśnie będąc dziewczyną, młodą kobietą, gdzieś wyjeżdżałam z towarzystwem pod namiot, na przykład do chałup, na jakiś kemping i wtedy meldowałam się nie na swoje nazwisko, no, żeby no, po prostu też nie budzić pewnej sensacji. To było albo też ze względów bezpieczeństwa. Także trochę takim bondem byłam w swoim życiu w czasie młodości. Nazwiska w każdym razie zmienić nie chciałam nigdy, chociaż wiedziałam już od 81 roku, że jest to trudne nazwisko. Ale wiedziałam też, w jaki sposób, mimo że byłam wtedy bardzo młodą osobą, że zmiana nazwiska powodowałaby to, że ja bym się nigdy nie skonfrontowała ze swoją tożsamością. A do tej tożsamości należy to, czyją jestem córką i jakie nazwisko noszę. A uciekając przed swoją tożsamością, będziemy przed nią uciekać całe życie. Jedyną szansą na to, żeby się z nią skonfrontować, to jest pozostać przy tym nazwisku, no i walczyć o swoją tożsamość, niezależnie od wszystkiego. Pytań oczywiście jest dużo więcej, ale jak mówiłam, odpowiem na nie już wkrótce, szczególnie te, które dotyczą polityki, te, które są bardziej hejterskie i bardziej takie wymagające szczegółowych odpowiedzi, ale chciałabym dzisiaj zachować świąteczny nastrój. Na pewno panu, który zadał mi takie pytanie matematyczne o bocianie, też odpowiem na razie, ponieważ jestem matematycznym tumanem i zawsze byłam, to odpowiem później, bo to wymaga troszkę czasu. A dzisiaj, żeby zachować ten świąteczny nastrój, ponieważ najwięcej tych pytań dotyczy właśnie świąt, to pozwolę sobie przeczytać. Niestety, proszę mi wybaczyć, nie jestem Krystyną Czubówną, ale postaram się przeczytać jak najładniej potrafię. Z mojej książki Towarzyszki Panienki, pierwszej książki, która sprzedała się w ponad 100 000 egzemplarzy, przeczytać o takich moich ukochanych świętach, które spędzałam w dzieciństwie i wczesnej młodości w górach, niedaleko Zakopanego, w Kościelisku. I przeczytam o jednych z takich świąt, które były dość typowymi świętami w tamtych czasach. Święta w Kościelisku. Ojciec milczy patetycznie, babcia nerwowo pali. Drzwi od pokoju mamy od dłuższego czasu milczą złowrogo. Świerk mocno pachnie, moc truchleje, a ja już wiem, nie będzie świąt, nie będzie prezentów. Jak co roku, tuż przed Bożym Narodzeniem, atmosfera stawała się coraz bardziej napięta. Ojcu bardzo zależało, żeby święta miały tradycyjny przebieg z opłatkiem, życzeniami, prezentami, kolędą. Bo to zapamiętał z rodzinnego domu. Mama tego nie znosiła i chciała wziąć odwet za nieobecność ojca w życiu codziennym. Przed świętami wciąż powtarzała: nienawidzę świąt, nienawidzę kolęd. Ojcu proponowała, że jak cały rok siedzi w wojsku, to Wigilię też niech sobie spędzi z adiutantem, panem Marianem. Babcia tradycyjnie przygotowuje barszczyk, śledzie, pierogi i makowiec, chcąc uszczęśliwić tym zięcia. I tradycyjnie próbuje załagodzić sytuację. Zaciąga się przy tym nerwowo dymem z giełątów. Za oknem sypie coraz bardziej. Podobno jutro ma być -20. Nagle wchodzi mama. Seledynowa, świetlista. Pachnie peweksem. Ojciec oddycha z ulgą, komplementuje. Babcia zwycięsko przynosi śledzie. Jeszcze tylko opłatek, życzenia, uściski. Zawsze tego strasznie się wstydzę. I będą prezenty. A jutro z Ryśkiem na narty. Chwała na wysokości. Koniec świąt. A Państwu życzę, żeby świąteczna atmosfera pozostała w Waszych domach, w Waszych sercach jak najdłużej. Bo w czasach, kiedy dzieli nas tak bardzo polityka, to dzieląc się tym opłatkiem powinniśmy pamiętać, że polityka tworzą politycy, media, a my jesteśmy ludźmi, którzy powinni sobie pokazywać tę ciepło, serdeczność na co dzień, niezależnie od tego, jeśli różnią nas poglądy. Życzę wszystkiego dobrego i zapraszam do następnego odcinka. Lolek dzisiaj przemówił ludzkim głosem, ale powiedział, że trochę wstydzi się mówić przed kamerą, więc tylko wyszeptał mi do ucha, że życzy Państwu. Mogę powiedzieć, tak? Mogę? No dobrze, to powiem. Że życzy Państwu szczęśliwych i wesołych świąt. Jakby on mówił. No. No. Brawo, kochanie.